Cześć, jestem Przemek, witam Was w kolejnym odcinku. Nie, w pierwszym odcinku Przemeta Budowlańca. Witam Was w grze House Flipper Simulator, gdzie właśnie w tej grze będziemy remontować domy. Na chwilę obecną robimy teraz decenie. Przygotowałem takie, pozwolę sobie wybrać. Od bunkier, robimy bunkier. Kupiliśmy z żoną dom z ukrytym powojennym bunkrem. Poprzedni właściciel nie doceniał tego, co miał i zrobił w nim składzik. Nam zależy na bezpieczeństwie, a pogoda w tej części kraju nie rozpieszcza. W razie tornada lub czegoś jeszcze gorszego, chcemy mieć bezpieczne miejsce, w którym przetrwamy kilka tygodni, aż będzie bezpieczny. No to chyba im pomożemy, prawda? Musimy im pomóc. Jeżeli tak wygląda ten bunkier... Oja... To żałuję tego. Jeżeli tak wygląda ten bunkier... Dobrze, jesteśmy. Dobra. Znałem życie, wyjście do bunkra będzie gdzieś na zewnątrz. O, widać bunkier. O nie, ja już widzę to. Zamkniemy. Niech sąsiad nie widzi, że... My chyba to... Toalety weszliśmy. Na dzień dobry do toalety. O. Tutaj mamy już jakiś generator. No to niezłe. Tutaj gościu porobił. Takie skrzynki po kartoflach, czy kto tam wie po czym. A wie może... Tutaj... A, to jest, żeby zostało. O kurde. Tutaj były jakieś imprezy. Imprezy z udziałem chyba alkoholu, skoro tyle było tego. Tych butelek. To nieźle, widzę, się tutaj właściciel bawił. No, a może to była jakaś piwniczka na alkohole. Kto tam wie? Nie, bo tutaj to są chyba jakieś takie jak gdyby powinnak, nie wiem. Ło. O, tu jest jakaś krew, jak gdyby. Wiesz, pozwolę sobie wykonać screenshota. Ej, a to może być jakiś bunkier wimbrownika? Skoro tyle tutaj tych butelek. No i co? Z takich grubszych zabrudzeń to chyba to wszystko. No to... To jakiś komputer się znalazł. Słuchaj gościu, widzę, że ty masz tutaj takie średnie ściany tutaj. Właśnie. Ale baga odkryłem. Nie trzeba tego otwierać, żeby wyjść. A żeby już wyjść? A. Można wskoczyć. Dobra, teraz. A. Dobra, zamknę ze sobą, bo to jeszcze powie, że wchodziłem do domu, a miałem bunkier robić. Dobra, no to robimy. Czyścimy same przedmioty. No. To będzie szybkie zlecenie. O, proszę, już. Już po robocie. A co ja tutaj mam? Wiadomo, kibel, umywalkę. Jeszcze mam coś pomalować. Jeszcze będę musiał coś szpachlować. Jeszcze nigdy nie szpachlowałem. Tak muszę wam się szczerze przyznać.
Nie miałem żadnego zlecenia, gdy musiałem coś zaszpachlować. Dobrze, mówię, najpierw sobie odkręćmy wszystko. No, to jest już przygotowane. Dobra. To prysznic. A, to są negocjacje. Szybko weźmiemy łazienkę. Montowany prysznic kupimy. O. I tutaj zrobię krótkie cięcie, bo to jest naprawdę żmudne. A na którymś z live, który się odbędzie 22 czerwca, prawdopodobnie zrobimy z House Flipper Simulator. Zobaczymy, jak ta seria się przyjmie u mnie na kanale. Więc zobaczymy. Więc raczej czego tam wam pokażę. Montaż prysznica, bo to jest naprawdę długie i nudne. No i dobra. Jak widzicie, szybciutko uporaliśmy się z montażem. Teraz weźmiemy jakąś umywalkę. I szybciutko. O, ja tak trochę będę. Montownikiem. Aj. I zrobiłem coś, co mi nie wskazywało. O. To jest coś, czy z tej ciekawości sprawdziłem, czy da radę. Jak widać, da. A, jeszcze nie mogę tego tutaj podkręcić. A szkoda, szkoda. No. I już. To jest jeszcze jakaś toaleta. O. Najtaniej, bo jeżeli droższe wybierzemy, to nam nie płacą więcej. Dobra. Coś tu jeszcze mam zrobić? Tak, ułóż płytki ścienne, płytki ceramiczne, szare kwadraty. Płytki ścienne. Szare kwadraty. To miało być. Dobra. No to ja wam pokażę coś, co jak się tutaj szpachluje. I tak to się robi. Ja to już mam trochę ulepszone to. Bo już tak sobie kilka domów dla testu, dokładnie dwa wykonałem. Musiałem właśnie też w łazience układać płytki. Właśnie to w taki sposób i dlatego to jest trochę szybciej. No to dobra. Po krótkim cięciu jak to ułożę, widzimy się znowu. I dobra. Teraz musimy kupić kolejną paczkę płytek. Ona się skończyła i odkryłem fajnego baga, bo to jak tam dostanie może sprzedać. Całą paczkę nową kupioną za 5,61 dolarów możemy sprzedać za 4,49. No, trochę taniej niż kupiliśmy, ale okej. Okay. To jest cała paczka. Ale tą jedną płytkę też możemy za tyle sprzedać. Więc praktycznie za niecałego dolara możemy mieć ułożone. Nie wiem jak wam, ale to po prostu jest biznes według mnie. Takie już no, oszczędzanie. Dobra, a ja wracam do kładzenia płytek. A teraz to nie będzie chwila, dla mnie troszkę dłuższa chwila. Dobra, no to widzimy się po przerwie. No i dobrze, jak widzieliście, skończyłem. I teraz tak, jak widzicie, no musiałem zakupić trzy paczki. Czyli ogólnie razem mieliśmy cztery. Czyli zamiast za ponad 20 dolarów ułożyłem to za mniej niż... Ułożyłem to za jakieś 4 do tam powyżej około 5 dolarów, więc no trochę tego było. Dobrze, a teraz tak. Boiler. Boiler musimy jakiś umieścić. Jest. To jakiś. Dobrze, to go tutaj gdzieś umieścimy. No to tak. Komoda mała. Ale tych komod jest. Nie wiem. Czy o taką chodziło, czy nie? A o taką. Uchwyt na
Papier toaletowy. To na pewno będzie w łazience. O, taki złoty. Proszę. 4 razy papier toaletowy. To gdzieś to nawet widziałem gdzieś tutaj. To chyba było survival. Tak. To taka trochę niefajna sprawa. Dobra, i to wszystko. W tym pokoju to wszystko. Tutaj jak się dziwnie zbugowało. Regał garażowy. To jeszcze trzeba dosprzątać. To się zabrudzenie jest. Najpierw może tak. Na biały pomalujemy. Farby, gdzie? I tak z farbami to samo jest. Tylko, że tutaj ja mam no zrobione tak, że mi mniej farby idzie, więc na razie zobaczymy, czy na jednej puszce damy radę. Jeszcze mam dodatkowo zrobione, że mogę 2 naraz. No to dobra. Dużo tej farby nie idzie. No to dobra, widzimy się znowu po krótkim cięciu. Dobra, jesteśmy w przerwie. Tutaj ja widzę, że to, co teraz robię, jest zbędne, ale. O! I tak samo zobaczcie. Tutaj za 10, a tutaj malujemy za jedno, za około 4 dolary. Ale to nawet przy dobrym możemy wziąć. A teraz tak. Łóżka szybko musimy umieścić. Łóżko z szufladą. To chyba wiem, jak to wygląda. Tylko jest łóżko z szufladą. Się do bunkra takie coś zmieści. Aha, tylko że szuflada jest chyba nie z tej strony, co by sobie pan życzył. Ja bym tutaj wziął piętrowe, ale ono okej. To jest przecież łóżko z szufladą. Chyba, że jest jakieś inne łóżko z szufladą. Chyba, że. O nie, to muszą być 2. No to wygląda. Półka wisząca. Nie, to nie to. Co tam było? Półka wisząca up. Okej. A, jest. Pan chce półeczkę. No to masz. No to zaraz panu tutaj zrobimy ładnie te półeczki. I teraz co? Aha, czyli tak samo, okej. Okay. Tutaj w innym stylu. O, proszę, wszystkie zadania. Tutaj wszystkie zadania wykonane. Tutaj. Tak samo. No to teraz tutaj. Musimy to jeszcze widać, że posprzątać. Aha, pomalować na biały. 36 jakichś przedmiotów. No to nieźle. No to znowu, jak widzicie, krótka przerwa będzie. No to do zobaczenia. Jak wezmę i pomaluję tutaj ściany. Dobra, my już jesteśmy jak do pomalowania. Tylko tutaj. A, tutaj też muszę pomalować. Właśnie. Więc od razu pomaluję.
Nie. Od razu pomaluję, a wy będziecie jak gdyby mieli. No, po prostu za chwilkę się widzimy. I dobra, jesteśmy już po pomalowaniu i sprzedajemy. Zaoszczędziliśmy, wracam teraz do tego pokoju. Apteczka to będzie survival. Proszę pana bardzo. Apteczka z wyposażeniem raz. Pojemnik na wodę. Dobrze. Plastikowa beczka. O. A może jakoś na półce panu to byśmy ułożyli to. O, to jest za duże. Dobra, no to co? Które przypomina te duże baniaki, jak są takie w sklepach czy coś z wodą. Pewnie wiecie, o co chodzi, że może sobie podejść beczkiem. Tam są. I kontener na jedzenie. To przed chwilą było. To nie to, nie to, nie to. Butla gazu, kontener na jedzenie. Jest. Dobra. Duży kontener na jedzenie. A tu jest. No to gościu się szykuje. Ogórki kiszone. Te na dole było. I to dwa razy. No to tutaj. O, słoiczki. Tobie damy. Orzeszki. O, no to proszę. Takie piękne orzechy. Zupkę. No to dobrze. Widać, że żona ci nagotowała tego. Będziesz miał weki. Makaron. Dobra, nie wiem, gdzie ja to położyłem. Jeszcze jeden makaron. Koło apteczki drugi położymy. Nie wiem, w sensie jakiś chyba makaron zbagował. Ryż. Ale że ryż chcesz, panie. Aby to tutaj coś. Może jakiegoś ryżu. Dobra. Masło orzechowe. I ile razy? 5 razy masło orzechowe. No to. Kupujemy. Masełko orzechowe. O, dobra. Z pomidory w puszce. No to chyba wszystko stąd kupujemy. To chyba musimy dać tutaj ten makaron, bo to tutaj. Tutaj damy rzeczy zapakowane już. O, pomidorki. Proszę cię bardzo, konserwa mięsna. Czemu nie? O, masz tuńczyk w puszce. A czemu nie? Proszę. Taki tuńczyk. Co mam dalej? Safe.
No to kupujemy safe. O! No nawet ładna animacja otwierania tego wszystkiego. Pokój umeblowany. Cieszę się niezmiernie. Usuń przedmiot. No dobra. Aha, muszę umieścić teraz. Kuchnia. Jest ze zlewem jakiś Andy, jakoś tak. Tak, to jest takie... Takie wymyślne, już takie już trochę większe, o. Takie widzę już konkretne tutaj mamy. Kuchnia gazowa to będzie chyba w AGD. Kuchnia gazowa czteropalnikowa. Proszę. Butla to było w Survival. O, no oczywiście. Aha. Szafka wisząca, Andy. Kuchnia. Heks jakaś, szafka wisząca. Nowoczesna szafka wisząca Andy. Ze zlewem. Może tutaj wszystkich. No jest szafka wisząca Andy. No to nie spodziewałem się, że ona może tutaj być. No okej. Okay. Sofa, cień. A, dobrze zgadłem cień. Teraz szybciutko to obróćmy. Dobra. Stół slim. Tutaj już stoły szybko wejdziemy, tylko gdzie to było. Slim teraz. Nie, ja, tutaj przy wejściu. Powiem tak, to jest bunkier, za wiele możliwości nie ma. Krzesła. To już wiem, jakie to są krzesła. Nie, nie to. Dalej szybko obkręcamy. Dobra. Półka wisząca. O. O jest. I to dwa razy taką półeczkę. Jakoś konstruktywnie to weźmy tak. O. Proszę. Pani, 100% i no, 100% jestem zadowolony. Wyjdziemy na jakieś świeże powietrze może. No i ja sobie właśnie zrobię screenshota. O, nawet dwa zmiany to szczęście. Dobra, tym oto takim akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda moje stanowisko, niestety dzisiaj miało być z kamerką, ale niestety kamera spowodowała mnie sprankować i się rozładowała. Gdy ja zaraz zacząłem, więc mogliście to takie słychać charakterystyczne. Za co przepraszam. O, nie, to jest toaleta. I no, za co przepraszam, więc... O, to tutaj mam wejście.
Za co przepraszam i no, możecie to zobaczyć, jak moje stanowisko wygląda teraz. Właśnie z tą kamerą. Na Snapchacie moim, które pewnie gdzieś wam się pojawiło, przewinęło się. Dobra, no to zostawcie, powiem tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, bo to jest naprawdę ważne, może wspomóc kanał. No to dobra, trzymajcie się i cześć!